Witam Was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z trzeciej części Maxa Payne'a. Rozdział 9. W ogóle wróciłam literówkę, nie wiem jak to przeszło. Ten poprzedni rozdział było pokazane, znaczy no jeszcze wcześniej, było siódemka, że niby siódmy rozdział. Mi się tak wczoraj, żebym siedziała i się zastanawiała, o co chodzi, przecież to był ósmy rozdział, ten na tym cmentarzu, no nie? A tam pisało siódemka i tak, ja coś nie pominęłam, czy ja coś źle wpisałam? Tam jest no V, no bo to jest rzymskie, to są liczby, no nie? Piątka, kreseczka, kreseczka, no to jest 7, no nie? Powinny być 3 jako 8 i tu jest... Kreseczka, no i X, no 10, bo to jest 9 rozdział. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. I tak, o co chodzi? Więc nie, dobrze to jest. Tam była literówka. Źle ktoś wpisał. I tyle. Jezu, ja mam 80 FPS-ów, a działa to dziwnie. Jakby to miało 40. Aha, za głośno mam. Dobrze mi się wydawało, muszę sobie się przyciszyć. Dobra, ale mamy ten. To co mogę ten? Spadaj. Cops didn't seem too concerned with meeting their arrest quotas. Between me and Sao Paulo's finest, it'd be a miracle if the CS were still in business by the end of the day. Muszę się jakoś tak ten... Czekajcie, tu czy tu? Albo tu. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Aha, na to samo wychodzi. Czy my będziemy się z policją stukać tak trochę, bo... Wolałaby mnie. Jeszcze pozaglądam sobie tak z ciekawości. O właśnie, jest i broń jakaś większa niż pistolet. Ponoć tu będą jazdy, coś słyszałam, znaczy się tak trochę... O Jezu, chciałam przycelować. Gdzie tą broń sprzedałeś? Gdzie ci ją by rzuciło? Brawo. Place was swarming with cops. They weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Poważnie, broń zgubił. No to po co ja to podnosiłam, szukałam. Chyba, że będzie miał, bo na katsence nie ma. Panie, weź pan... To do ręki, dziękuję. Really, muszę tych policjantów. Ja ich zostawiam. Pa! Pa, nie chcę z wami mieć do czynienia, no z mnie spędzi będę... Będę wściekła, jak mnie nas spędzi. Really, ja mam tych policjantów. Nie chcę, pewnie będę musiała. Giovanna and Marcello were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security. Tak, zajebista robota. Pięknie. A jak zwykle mylę guziki, czy czwórka, czy trójka, czy co ja mam nacisnąć? Dzięki. I'd heard about these raids. Rena thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Everyone was fair game. Czyli policja do sprzątania. No to... No i z czasem ma tak właśnie mi, że ten... Dobra, dostał. Kucli. I zaś nie wziął...
To jedyne wyjście ponoć. To są ci opancerzoni? Proszę. To mieli być. Czy widzę cię? A ty mnie też? Co to da? Nic, marnuje tylko ten bullet time. Co on z tą bronią robi? Tu jesteś ten jak chce. A tam kogoś widzę! Halo, dzień dobry! Dobranoc! Pchełeczki na noc. A robaczki do... Gdzieś. O. Gdzie to leży? Ja jestem... Pod nogami ci pewnie leży. Nie szukam szczególnie specjalnie. Jezus Maria, on mi tyłem szedł. A przyjdą tu? Chodź ta. Nie wiem po co kucłą. Ojej. O tak? Bo mi nie trafią? Jasne, Eliska. Nie trafią cię jak kucniesz. Mhm. 55. I've seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? Pewnie tak. The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. To tylko ja. Idź kobieto, idź, o masz. I guess sobriety is relative. Trzeźwość. Jak krzycz, kobieto, już idę. Mogę ci pomóc, jak chcesz. O, nie trafiłabym. Nie było sensu. Pięknie trafiasz! Tak trafiłam. O Jezu. To jest ładna grę? Nie, no może nie będzie aż tak źle. Może, a zaraz będzie, przejdzie przez drzwi, będzie milion... Milion razy po 100 razy będzie ginąć. Na razie póki co jest okej. Okay. Co to tam było? Kto? Ja nie widzę, no... Przepraszam bardzo, skąd? Ktoś to widzi? Bo ja tego nie widzę. Czy on może przez tą szybę? Nie sądzę. To kto mnie trafiał? Przepraszam bardzo. Nie, ja chcę zamienić to i zabrać to. Aha, jasne, Eliska. Tak, na slow-mo biedni, ład. Biedna to ty będziesz. Tak, i skoki, slow-mo. Nie no, dostał. Tego nie trafię. Halo, powinien być... No właśnie, spadł ten helikopter. Już myślałam, że nie spadnie. To by było dziwne. No świetnie. Zajebiście. I was still alive and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. To czwórka jest, co?
Czekajcie. Czwórka? Tak, mi się... Nie wiem, czemu trójkę naciskam. Wydawało mi się, że to trójka. A to czwórka. Dobra. Widziałam, że zaraz ktoś wyskoczy. Gdzie to za co to za uniki, panie? Niestety za późno. Nie kuczuj mi. Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention. No. Raczej nie. Dobra, next. Zaraz coś będzie i zip. Nie, o! Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys Da Silva was worried about, maybe he had a point. Nie, zostaw ich na razie. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. O jejku. Drogą kaskaderską. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure? Nie patrzcie do góry. Justifiable use of force. A gdzie zaś broń zgubiłeś, chu... Zgubił mi dziad... broń. Ale żebym trafiła kuźwa. Gościu dostał w głowę i dalej jeszcze żyje. No brawo, pięknie, broń mi zgubił. Kurby go grzał. No i co ty mi robisz, chłopie, kur? Brawo, ja po prostu... Dzień dobry. Grałam za dobrze przed chwilą. Naprawdę, grałam za dobrze. Standard. Ale mam latarkę, oślepię was. Ha. Jakie uniki. Ja sobie kucnę. Wiedziałam, że on ten ruszy na mnie, znaczy w cudzysłowie ruszy na mnie, jak ja przeładuję. No standard to po prostu. No i Eliska zaraz zejdzie i będziemy się kłuć. Dzień dobry, dawno się nie kułam. Ktoś tęskni za tym statusem kucia się mojego namiętnego? Jasne, wszyscy. Nie, nikt. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. Tak jakby ktoś pytał, to dalej się męczy z uchem. Ha, ha, super.
I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. No, super. In Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. A nie, broń mi zabrali, super. Mam biegnąć i pozbierać i... I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was gonna get to a plan. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I'd better follow this bastard. Bez broni, nieuzbrojony, znaczy na to samo wychodzi. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Odpalić go w oponie. O, już za późno. Już po gościu, sorry. Mieni się w oponę. O Jezus, nie życzę nikomu. Już za późno, już Really? A ja nie mam nic! Ciach go nożem! Aha, F-kopni. Ciachaj go! Kontrol! O Jezus Maria! Wyciągnął mu broń, ale nie wyciągnął mu broń. Wszystko będzie dobrze! Jasne! Wszyscy zginiecie! Dziękuję! Naprawdę oni wszyscy zginą z tej rodziny, coś mi się śni. Ale mają pecha, naprawdę. It's a legendary gangway of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. Pewnie nie. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Que fez isso? Foi americano. Gości, o, ten jest. Foi? Jednego już sprzątnęliśmy. Pode deixar, eu mato. To ona jedyna została przy życiu? Chyba tak. After a couple of hours of lying in shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The
constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. O, już 10. Wow, szybko to poszło. Bałam się, że to pójdzie wolniej. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Paso said there's a good place to hide in the back. Just try to stay calm. Oh, come on, come on, come on. You okay? Yeah. Let's go. I guess this is it. No, keep going. That's a girl. Stay calm, right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You gotta be shitting me. Kim! Michał. Paso. Oh, ho, ho, ho. I just want to live somewhere away from this shit. I understand. I wanted that too, long time ago. What happened? It was sure. Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different for you two, I mean. Assos is a lucky guy. Shh, shh, shh. Chef. I don't think these guys are here for your baby shower. Nie! Damn, szkoda. Stay out of sight. Dobra, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku... Nie wiem, nie chcę krakać, czy... Ta jedna kobieta przeżyje dalej, czy po prostu podzieli los rodziny. No bo wszyscy chyba nie żyją. Ojciec nie żyje. Tamta też nie żyje, ta żona chyba tego gościa, tego Franco. Syn też. Ona została. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest z rodziny tam. Jezus Maria, ale pech, naprawdę. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami z znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach byłem bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z trzeciej części Maxa Payne'a. Rozdział 10. W sumie jest 14, więc no już coraz bliżej końca. Więc 10, 11, 12, 13, 14, więc 5 jeszcze. I tyle. No nic. Dzięki. Cześć.